Wystawa papieży jest komentarzem do wszechobecnej fascynacji postacią Jana Pawła II. Pokazujemy na niej pracę o charakterze głównie krytycznym, ale nie jest to krytyka samego papieża, jego nauki, a tylko wykorzystywania jego wizerunku nie ze względu na autorytet, tylko na coraz większą popularność tej postaci. Pokazujemy na niej pracę różnorodnych artystów. Zaczynamy od fotografii Andy'ego Warhola, wykonanej w 1980 roku, który przybywa do Rzymu na audiencję generalną Jana Pawła II. Już wtedy fascynuje go nie papież jako duchowy przywódca, ale papież jako ikona popkultury. Pokazujemy tutaj również pracę Petera Fusa, czyli jednego z ważniejszych polskich artystów streetartowych obecnie, a także Rafała Bujnowskiego. Pokazujemy tutaj trzy jego prace. Schemat malowania papieża, który jest takim prostym przepisem na to, jak samemu zrobić portret papieża. Również cztery z serii 33 wykonanych portretów według tego schematu oraz ostatni zachowany, czyli kopię etażerki jedynego mebla, który zachował się z mieszkania Karola Wojtyły w Wadowicach. Fascynacja artystów papieżem odbywa się na różnych płaszczyznach. Igor Omulecki fotografuje na przykład gadżety, które powstały z wizerunkiem papieża, komentując trochę ten komercjalizm, który wytworzył się wokół tej postaci, ale również pamiątki, które były ofiarowywane papieżowi, znajdują się obecnie w Muzeum Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Fascynacja, a raczej komentarz do tej fascynacji społeczeństwa to właśnie również prace Volkera Hildebrandta, który korzysta z dokumentacji filmowej i pokazuje też tą obecność papieża w mass mediach. Takim wyjątkiem wydają się być fotografie Zofii Rydę. Częścią zapisu socjologicznego jest seria Obecność. Ta obecność to istnienie portretu papieża w mieszkaniach zwykłych Polaków, których ona fotografowała przede wszystkim na wsiach całej Polski. Pokazujemy tutaj kilka fotografii, ale także ołtarzyk, które ona stworzyła z wykorzystaniem tych fotografii. Pokazują taką czystą potrzebę posiadania tego wizerunku papieża, nieskażoną jeszcze komercją.